Przed pojedynkiem z Borysem Mańkowskim na KSW 57. Artur, jak twoje samopoczucie? Bo widać uśmiech na twarzy, czyli chyba wszystko w porządku. Tak, tak. No odkąd nie zbijam do kategorii piórkowej, to te czwartkowe wywiady są fajne. To ile ci zostało do tego limitu kategorii lekkiej? A końcóweczka już. Teraz się zważymy, to za chwilę będę wiedział. Dokładnie, ale to już ostatnie kilogramy, a jak widać energia jest, także spoko, no. Artur, przed ostatnim pojedynkiem z Gracjanem Szadzińskim wszyscy skreślali cię w stójce. Mówili, że jak wygrasz, to albo przez decyzję, albo przez poddanie. Teraz jest na odwrót. Wszyscy skreślają cię w pojedynku parterowym. Mówią, że możesz wygrać tylko przez KO albo przez decyzję. Działa to na ciebie jakoś tak, że znowu masz to poczucie, że musisz wszystkim udowodnić swój parter i swoje umiejętności parterowe i będziesz chciał poddać Borysa? Jeżeli będzie okazja poddać Borysa, no to wiadomo, że z tego skorzystam, a nie będę się wtedy sugerował opinią innych. Kwestia jest tego, czy takich okazji będzie wiele i czy będę właściwie umiał je wykorzystać. Wiadomo, że teraz wszyscy mnie postrzegają jako zabijakę w stójce, no bo jestem po dwóch nokautach szybkich, bo to tam z Gracjanem poszło bardzo szybko, a z Brazylijczykiem poszło jeszcze szybciej, więc no wiadomo, że teraz każdy myśli, że no jestem karateka i kickbokser, ale no jestem w tym sporcie tak długo, że w parterze też już tam coś ogarniam, nie? Balachy ostatnio robiliśmy, więc... No słuchaj, nie, no jak będzie okazja, no to poddam, no. Nie będzie okazji, no to znokautuję. Artur, bez wątpienia ty i Borys jesteście bardziej medialnymi zawodnikami niż zawodnicy ze starcia opas kategorii lekkiej, więc czemu to nie wy walczycie o te trofeum? No widocznie wiesz, no tam ta walka ma historię ciekawszą, medialną, bo bądźmy szczerzy, no ten rewanż, no to jest jednak coś, co się fajnie sprzedaje. A inaczej, uważam, że na tą walkę zasługujemy równie mocno jak panowie z walki o pas. Może nawet patrząc na nasze doświadczenie w federacji, no to nawet może troszkę bardziej, aczkolwiek no wiadomo, to nie są tylko i wyniki sportowe brane pod uwagę w rozpiskach i nie tylko to, kto jak bardzo jest doświadczony i tak dalej, tylko no też ta medialna strona i no wiadomo, że konflikt, taki minim konflikt, no bo tam panowie się nie obrażają, no aczkolwiek tam coś między nimi delikatnie iskrzy, jest ten rewanż w tle. Spoko, ja tak jak mówiłem, sobie na spokojnie poczekam i wywalczę. Artur, Borys powiedział taką ciekawą rzecz, że jego nie interesuje już walka o pas, jego interesują tylko głośne pojedynki, głośne nazwiska, a jak to jest właśnie z tobą? Ty masz jeszcze ambicje sportowe, by właśnie sięgnąć po te najwyższe trofeum, czy wolałbyś jakieś właśnie głośne pojedynki z rywalami, którzy mają duże nazwisko? No myślę też, że Borysowi tak nie jest na rękę ta walka o pas, bo wtedy nie ma pół kilo tolerancji, a on teraz mocno się męczy zbijając do 70 z tolerancją, tą półkilową, którą my mamy, więc tutaj myślę, że te pół kilo też go nie zachęca dodatkowo. Sam wiem, jak zrzucałem do piórkowej i wiedziałem, że w walkach mistrzowskich nie będzie tej tolerancji, no to wiem, jak mi to działało na psychikę, bo to się wydaje pół kilograma, ale to jest najgorsze pół kilograma tak naprawdę, które musimy zrobić, więc to go pewnie nie zachęca. Ja wagę robię bardzo dobrze, także jak najbardziej limit mnie nie przeraża. Ambicje sportowe również mam bardzo wysokie nadal, także no ja chciałbym się bić o pas. Oczywiście, jeżeli wypadnie jakakolwiek inna oferta, bądź jakiegoś super fajtu, bądź nie wiem, czegokolwiek, no to będziemy rozmawiać i myśleć. Aczkolwiek ja uważam tak, no, na pewno do mojego końca kariery jest bliżej niż dalej, także chciałbym skończyć tą karierę z myślą, że zrobiłem wszystko, bądź osiągnąłem wszystko, co mogłem, a nie na zasadzie, że no w pewnych momentach zabrakło jaj, ambicji albo po prostu mi się nie chciało. Mówisz o tym, że do tej kariery już bliżej niż dalej, do zakończenia kariery już bliżej niż dalej. Natomiast można też takie odnieść wrażenie, że już był taki moment, że niektórzy wieszczyli to zakończenie kariery i że już przewidywali, że Artur Kornik-Zowiński na te najwyższe poziomy się nie wzniesie. Tymczasem stało się inaczej. Jak sam oceniasz, co takiego się stało, co się wydarzyło, co takiego sprawiło, że znów mówimy o Arturze Korniku-Zowińskim jako kandydacie na mistrzowski pas?
To jest normalne, że po jakichś porażkach ludzie wietrzą koniec kariery zawodników. W moim przypadku no to mają na tyle pecha, że to nie oni decydują o tym, kiedy to nastąpi, tylko ja decyduję. Największym moim sukcesem sportowym było tak to, że mimo porażek, które mam na koncie, nigdy się nie poddałem i walczyłem dalej. Dzięki temu jestem w tym punkcie, w którym jestem. No, po ostatnich porażkach też mnie spisywali na mocno, na emeryturę i tak dalej. I co, zawalczyłem dwie kolejne walki, dwie wygrałem. W sumie nie spędziłem chyba 4 minut w oktagonie w tamtym roku. No, w ciągu ostatnich dwóch walk nie dostałem żadnego ciosu na twarz. No i teraz nagle wszyscy, że Kornik przeżywa drugą młodość. Nie, no Kornik jest dalej cały czas tym samym facetem. Po prostu robię pewne rzeczy może mądrzej, pewnych rzeczy już nie robię. Jest efekt taki, jaki jest, więc fajnie, że na tą chwilę no, idę do przodu. Widać, że tak no, lecę we właściwym kierunku. A jakich rzeczy już nie robisz? Na pewno mądrzej podchodzę do treningu, tak? Z wiekiem no niestety nie regeneruje się tak jak już kiedyś, więc tak jak kiedyś potrafiłem stać na bramce, potem przespać się kilka godzin w aucie i się rano zrobić zajebisty jakościowo trening, tak teraz wiem, że nawet gdybym miał niewygodne łóżko, to już ten ranny trening nie byłby tak zajebisty jakościowo, więc no na pewno więcej uwagi zwracam na swoją regenerację, na fizjoterapię, na to, żeby wychodzić do walki bez kontuzji, bo to też bardzo często się zdarzało, że człowiek wychodził przetrenowany albo po prostu z jakąś kontuzją, żeby tylko walkę zrobić. No, wtedy wiadomo, że i głowa nie działa tak i tak dalej. No, też wagi już nie tyle nie zcinam, więc tak jak mówię, no, przyjeżdżam tutaj z uśmiechem, a nie chłopaki mnie wnoszą i jeszcze... No pamiętam, jak wchodziłem nieraz tutaj właśnie najpierw przed wywiadami jest biuro i tam jeszcze było 8 kilo do zrzucenia, więc gdzie ja już załóżmy dobę nie piłem, no to tam no to był naprawdę hardcore w porównaniu do tego, co robię teraz. Na pewno z wiekiem lepiej rozkminiłem tą swoją utratę wagi, ale też non-stop się rozwijam. Na przykład w tym okresie przygotowawczym wprowadziłem nowe zmiany, nie powiem wam jakie, no bo to będzie mój patent teraz, do robienia wagi, które poskutkowały lepiej niż myślałem, że poskutkują. Czyli znowu mam nową rzecz, która znowu mi ułatwia robienie wagi. Więc no kurczę, fajnie, że mam tyle lat, ile mam, a wiem dalej, że o tym sporcie tak naprawdę mało wiem, bo non-stop łapię się na jakichś ciekawostkach, non-stop się rozwijam w jakimś tam aspekcie, także no bardzo, bardzo mnie to jara, że dalej się rozwijam, jeżeli chodzi o wiedzę MMA, jeżeli chodzi o umiejętności w MMA również. Ale już z drugiej strony bardzo dużo wiesz i też dobrze znasz swojego najbliższego rywala, bo w sumie tak naprawdę trzeba przyznać, że razem jakby zaczynaliście to budowanie potęgi MMA w Polsce. Tak się zastanawiam i to jest pytanie do ciebie, jak oceniasz Borysa na tej przestrzeni wszystkich innych twoich walk i innych rywali? Wyzwanie dziś Borys, jakim jest przeciwnikiem najtrudniejszym, jaki ci się przytrafiło mierzyć? Gdzieś tam w stanach średnich go oceniasz? No, ceniam go, tak jak powiedziałem na trailerze, że bardzo wiele osób go uważa za youtubera, już za człowieka, któremu Soldicz zabrał duszę. Dla mnie nie, dla mnie to jest Borys Mańkowski. Jak ja mówię Borys Mańkowski, to myślę żywa legenda. On jest bardzo zasłużonym zawodnikiem w KSW. W 7-7 to chyba nadal ma najwięcej obron, jeżeli chodzi o tą kategorię. Prezentuje niezmiennie wysoki poziom od naprawdę XXX lat, bo to kurczę, no jak ja zaczynałem, a się już mówiło Borys Mańkowski, to już było nazwisko, które w kręgu MMA budziło grozę. No i on dalej jest zawodnikiem, który budzi grozę. Jest to zawodnik też, który non-stop się rozwija. No tak ogólnie to fanem jestem tak Borysa, nie? Artur, jedna rzecz mi się tutaj, znaczy dziwi mnie trochę, mi się nie zgadza, no nie wiem jak to dobrze ująć, więc przejdę do konkretów. Janek Łachowicz, Michał Gita, Daniel Milańczuk po 35 roku życia, niektórzy mocniej, niektórzy mniej, tak naprawdę dopiero walczą o to, co najważniejsze mogli osiągnąć, niektórzy może jeszcze osiągną więcej. Czemu ty w 33 roku życia
masz już z tyłu głowy, że bliżej niż dalej, że to jakby, że no tak jakby da się odczuć, że to że jakby, jakbyś już miał gdzieś z tyłu plan nawet. Dlaczego tak? Nie, nie, nie. Po pierwsze, zawodników, których wymieniłeś, to jest kategoria ciężka, bazująca, bądź półciężka, bazująca na zupełnie innych, nazwijmy to, na zupełnie innej motoryce, na zupełnie innym planie do walki, na zupełnie innych takich wartościach fizycznych. Tutaj jednak w kategoriach lekkich bądź piórkowych, no ci zawodnicy dużo częściej. No już załóżmy, czy 35-latków byś w jakiejś z piórkowej wymienił, gdzie tam tak dalej walczą, czy tam z lekkiej. No już na pewno byłoby w głowie, nawet gdyby wziąć świat, nie mówię o Polsce, gdyby wziąć świat pod uwagę, będzie dużo, dużo ciężej. Ja też nie mówię absolutnie, że ja tą walkę przegram, czy tam wygram i kończę karierę. Czy, że nie wiem, jak ja skończę, załóżmy, najczarniejszy scenariusz, przegrywam kolejne 5 walk, to i tak uważam, że to nie jest kwestia tego, że dochodzi do mnie, że już jestem stary i tak dalej. Nie, no to jest kwestia, tak jak mówię, ja uznam, kiedy jest ten koniec kariery. Tyle, że ja w samym KSW walczę dekadę, więc podejrzewam, że za dekadę nie będę już walczył w KSW. Także bliżej końca niż początku, aczkolwiek to no, nie będzie za rok, nie będzie za dwa, nie będzie może za trzy. Zobaczymy, jak się będę, wiesz, czuł psychicznie, jak się będę czuł fizycznie. Na to będę na pewno patrzył. Będę patrzył na pewno też na swoje zdrowie, na chęci do walki i tak dalej. To, że ja to tak podkreślam, to jest bardziej odpowiedź na zaczepki ludzi, którzy mnie wysyłają na emeryturę już, niż to jest ciągnięcie, niż ja wychodzę, biorę mikrofon i od razu obwieszczam, że już jestem bliżej niż dalej. To już jest jedna z ostatnich walk, więc oglądajcie. Nie, no po prostu jak ktoś mi zarzuca wiek i tak dalej, no to wtedy zwracam uwagę na to, że no na pewno jest bliżej niż dalej, no jeżeli chodzi o koniec kariery. Jeżeli chodzi o to rozdanie pasa w kategorii lekki, no to no wiem już dzisiaj, no wiadomo, mądry Polak po szkodzie, no ale wiemy, że to troszeczkę Roman mocno, troszeczkę to od Romana zależało, ale Roman mocno pomógł temu, że to on walczy o ten pas. Tak z perspektywy czasu nie żałujesz, że nie otworzyłeś buzi szerzej i nie wykrzyczałeś sobie tego pojedynku? No pamiętamy, słuchaj, no twoje starcie z Marcinem Wrzoskim i to, co się działo przed nim. Myślę, że top 5 najbardziej elektryzujących starć medialnie w KSW, jeżeli nie w ogóle w całym kraju. No, robiliście to bardzo długo, bardzo intensywnie, w wielu programach, na wielu polach, pod każdym kątem, pod każdym względem i to zrobiło robotę potem. Więc czy nie opłacało się trochę tych pazurków wystawić w stronę Mariana i już teraz powalczyć o ten pas? Przywołałeś starcie z Wrzoskiem. Z Wrzoskiem było tak, że to on mnie zaczepiał, ja odpowiadałem i po prostu była ta interakcja taka, no, a nie inna, więc co się tam... I teraz przedłużę wywiad, do godziny. Więc tak, tam Wrzosek zaczepiał, a ja odpowiadałem i dlatego tam, nazwijmy to, był ten medialny szum, tak? Tutaj ja rozumiem, że Szymański z Marianem no, mają ten element takiej, nazwijmy to, zaczepki i absolutnie tego nie neguję. Ja to nawet w pewien sposób szanuję i tak dalej. Bo ludzi, którzy potrafią fajnie ten trasztok wykorzystać i tak dalej. Ja po prostu nie jestem takim zawodnikiem i nie robiłem tego wcześniej. Nie będę robił siebie pajaca i nagle udawał jakiegoś trosztakera teraz na tym momencie kariery, na którym jestem. Z Wrzoskiem też miałbym rewanż od razu, gdybym sobie go wyszczekał, tak zwanie. Ale ja wtedy już w klatce powiedziałem, że jak go nie będę żądał, ja go sobie wywalczę. Tak? No jestem w takim etapie teraz wywalczania sobie, że jestem dużo wyżej w rankingach niż Marcin Wrzosek. Ja cenię bardzo to, że starcie z Borysem jest typowo sportowym. I fani też sobie to cenią, bo widzę po reakcjach. O tej walce się mówi najwięcej i to nie tylko dlatego, że jesteśmy długo w KSW i długo po prostu walczymy ogólnie, tylko dlatego, że fani już też mają dosyć każdego starcia nacechowanego jakimiś złymi konfliktami, złymi emocjami, gdzie 80% tych konfliktów to jest sztucznie nakręcane tylko po to, żeby wypromować walkę. Cieszę się, że to starcie jest takie no, typowo sportowe.
Jesteś menadżerem, poza tym, że jesteś zawodnikiem, walczy twój zawodnik na tej gali i to jeszcze co gorsza walczy przed tobą. No, pewnie będziesz mógł dopiero po walce odpowiedzieć na to pytanie precyzyjniej, ale miałeś jakikolwiek wpływ na to, że to tak się rozegra? Chciałeś, nie przeszkadzać ci to? Jaki masz stosunek do tego, żeby jednocześnie musisz wykonywać no, jakąś tam pracę, albo przynajmniej w minimalnym stopniu zajmuje ci to głowę, a jesteś przed bardzo, bardzo, bardzo ważnym pojedynkiem. Nie. Bardzo chcieliśmy, żeby Kacper zawalczył w grudniu ze względu na to, że ja jako menadżer również bardzo tego chciałem. Podejrzewam, że wiele osób, ty też, bo z tobą rozmawiałem na ten temat, jeżeli spytam o odkrycie roku 2020, to nie uważa Kacpra za pewniaka. Myślę, że dzięki dwóch walkach. Przy dwóch walkach. Dzięki temu starciu, oczywiście jeżeli wygra, zostaje pewniakiem, jeżeli chodzi o odkrycie i można mu od razu Heraklesa wrzucić do klatki. Także zależało mi też ze względu na Heraklesy, bo tak naprawdę no, czy wypłaty dostanie w grudniu czy styczniu, to tam w jego życiu wiele by nie zmieniło. Wracając do pytania, czy mi to jakoś przeszkadza, nie, absolutnie mi to nie przeszkadza ze względu na to, że w MMA Familię prowadzę razem z Pawłem i po prostu no, Paweł mi pomaga, jeżeli czuję, że jakieś obowiązki są nadmiar moich sił, no to wiadomo, że on je przejmuje, tak? Więc no tutaj absolutnie mi to jakoś nie przeszkadza. I ostatnia kwestia. Wspominałeś niejednokrotnie o hat-triku, którego chciałbyś ustrzelić, czyli 3 nokauty z rzędu. No, jeżeli ci się uda, to wspomożesz fundację Cancer Fighters. 10 tysięcy poleci na ich konto, jak ten nokaut wleci. W minimalnym stopniu ma to jakikolwiek wpływ na to, jak ten pojedynek może z twojej strony przebiegać, czy no, jak się uda, to się uda? No i jak się uda, to się uda. Znaczy nie będę od razu, wiesz, szedł jak przecinak tylko po nokaut. Aczkolwiek fundację bardzo lubię, bardzo szanuję i zachęcam do wspierania, ponieważ no, Cancer Fighters naprawdę super fundacja. Także jak możecie, to wspierajcie. No co, no na pewno tam wiesz, w jakimś dużym stopniu, jeżeli chodzi o tą walkę, będę polował na nokaut, tak? No tak samo Borys w dużym stopniu będzie polował na obalenie, tak? No, oczywiście, jak gdzieś trafi, poczuje, że może iść, no to pewnie mnie będzie nokautował, tak? Jeżeli ja go gdzieś tam wyczuję w parterze, że mogę go poddać, no to będę próbował poddać. No, nie traktujmy też tej walki jako, wiecie, chłopa typowo stójkowicz i typowo parterowiec, ze względu na to, że jak już mówiłem to kilkakrotnie, już trochę w tym sporcie siedzimy i no ja naprawdę ogarniam balachę, tak samo on ogarnia, no tam wiesz, prawy prosty też widziałem, że potrafi wyprowadzić, nie? Czy ten lewy hak, który na Wrzoska bardzo często robił. Dziękuję bardzo. Dzięki. No właśnie, nie. No, ja już myślałem, że uciekam. Pytania. No, to teraz. Artur, zapytam cię o korespondencyjnych rywali, bo wspominałeś już, tutaj padały te kwestie, ale tak powiedzmy odnosząc się do właśnie do Wrzoska i do Normana Parka, jakbyś powiedzmy tych dwóch korespondencyjnych rywali porównał w opinii do dzisiejszego, znaczy do sobotniego pojedynku, który nadejdzie? W ogóle budujesz coś na podstawie tych walk, które toczył Borys? Jakąś opinię i ty z nimi też toczyłeś walki, tak? To znaczy bardziej, jeżeli chodzi o taką poglądową walkę, o w ten sposób, pod swoje przygotowania, to brałem te starcie z Wrzoskiem, oczywiście Borysa, bo one było w 70-tce. One było, no, moim zdaniem takim bardziej ciekawym do analizy, więcej mi mówiącym o Borysie. No więc tak, ale i to dużo oglądałem. No. To i to. No, wiesz co, no, też trzeba wziąć pod uwagę to, że i Borys, i Marcin Wrzosek, i Norman zupełnie inaczej walczą, tak? No, ponieważ no, Norman walczył w tej walce z Borysem bardzo statycznie. On też jest mańkutem, on ma taki styl, no, gdzie dużo przyjmuje, no a potem, tak jak widzieliśmy tutaj też, Borys zupełnie inaczej też walczył taktycznie.
Więc no, dwie zupełnie inne walki, gdzie wydaje mi się, że dla mnie jako zawodnika walczącym teraz z Borysem, to ten poglądowy z ostatniej walki z Wrzoskiem dużo, dużo więcej wnosi. Udało się skończyć ostatnie dwie walki dość szybko, ale zapytam cię właśnie o tempo walki, tak? Bo co by nie powiedzieć o Borysie i w 77 i w 70, to dwie ostatnie jego walki pokazały, że on jest w stanie bardzo długo utrzymać wysokie tempo walki, bo to tempo w obu walkach było naprawdę szalone, tak? Szczególnie w tej pierwszej. Początek, później wiadomo, że gdzieś tam też Norman Park doszedł do głosu. Ty wspominałeś o tym wieku 33 lat. Ja się oczywiście tego nie wypominam absolutnie, natomiast czy ty jesteś w stanie tak wysokie tempo walki utrzymać, jeśli powiedzmy ten przebieg będzie na pełnym dystansie? Czy jesteś przygotowany już na to? Tak, jestem przygotowany. Na pełen dystans też biorę oczywiście pod uwagę, że on może się wydarzyć. Nie będę dążył do pełnego dystansu, aczkolwiek jest taka opcja, że to się może wydarzyć. Bardzo dużo ze swoim trenerem od motoryki, Alanem Langerem, poświęciliśmy czasu, żeby ten tlen był na odpowiednim poziomie, ze względu na to, że Borys jest zawodnikiem, który nigdy tych braków kondycyjnych nie miał i podejrzewam, że nigdy nie będzie miał, bo to już jest organizm na tyle wytrenowany, że on by mógł tak naprawdę wejść do walki z marszu i tak będzie wyglądał bardzo dobrze w tej walce. Więc no tutaj tak, biorę pod uwagę, że to się tak może potoczyć i duży aspekt, jeżeli chodzi właśnie o tlen, o taką wytrzymałość, to był brany pod uwagę i mocno robiliśmy przygotowania z naciskiem na to. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy.